highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight. Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Do umownego końca stulecia i tysiąclecia pozostały niespełna 3 tygodnie. Za tydzień program poprowadzi Piotr Kosiński. Za 2 tygodnie mamy święta. A za 3 tygodnie będzie już rok 2000. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dziś spotykamy się po raz ostatni w latach 90. XX stulecia? I w ogóle może to być nasze ostatnie spotkanie. Nie wiadomo, co się wydarzy. Wprawdzie Schwarzenegger ofiarnie uratował świat przed zakusami szatana, ale przed nami na przykład ogólny krach komputerowy, na który, szczerze mówiąc, czekam z utęsknieniem w nadziei, że szlak trafi te parszywe urządzenia raz na zawsze. Ale co za tym idzie, dziś może być noc nasza ostatnia. Pamiętają Państwo scenę z Casablanki, kiedy w Paryżu Ingrid Bergman mówi do Bogarta: pocałuj mnie, Rick,
pocałuj tak, jakby to był ostatni raz. Ręka potrąca kieliszek, wino rozlewa się po stole. Spróbujmy przeżyć tę scenę przez najbliższe 4 godziny w programie trzecim. Still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. Future brings as time goes by. Moonlight and love songs, never out of day. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Dobry wieczór. Witam Państwa, Tomasz Beksiński. To prawda, że lata 90. i w ogóle to tysiąclecie, to stulecie kończy się już wkrótce i my naprawdę dzisiaj po raz ostatni no w tym właśnie stuleciu i tysiącleciu się spotykamy w programie trzecim. To prawda, jednak zanim drastycznie zmieni się data, wystąpił nas w przyszłym tygodniu Peter Hamill. I chciałbym, żeby dzisiejsze nasze spotkanie w Trójce przebiegało w dużym stopniu pod znakiem jego muzyki, dlatego że artysta ten jest artystą wyjątkowym, a ja przynajmniej należę do jego wielkich, zagorzałych wielbicieli, fanów absolutnie oddanych. I strasznie się cieszę, że właśnie w takim okresie swoją obecnością Peter Hamill może te ostatnie dni tego stulecia i tysiąclecia w Polsce właśnie nam uświetnić. A wystąpi znowu solo, z gitarą i z fortepianem. W Bydgoszczy już w przyszłą środę, 15 grudnia i w Krakowie 16 grudnia w czwartek. W Bydgoszczy w kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1, w Krakowie w kinoteatrze Polskiej Telewizji Kablowej. Podam Państwu numery telefonów, gdzie można zadzwonić i zarezerwować bilety albo zdobyć wszelkie inne istotne informacje. W Bydgoszczy mogą Państwo dzwonić na numer 0601 354 041, a w Krakowie na numer 413 25 15, kierunek do Krakowa 012 oczywiście. Powtarzam, Bydgoszcz 0601 354 041, Kraków 413 25 15, kierunek do Krakowa 012. Peter Hamill w Polsce już za 4 dni. Wishful thinking, all the whitest of lies, with the prodigal caught at the border, and the order of service awry. No time for goodbyes. Will we ever start? Time to burn, wakes and weddings become confused. All the faces over familiar in the whirlwind of deja vu. Oh, but where are you? Time to burn. All our lifelines are gathered round.
with a speech from the back of a postcard. All the memories free in one bound, free and gone to ground, free and gone forever, free and gone to ground. So I will remember so much lost and found. Time to burn.
horizon's final night, and darkness takes its place. We will pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. The souls of heaven are stars at night. They will guide us on our way until we meet again another day.
Wietnamska dżungla i ten wielki wybuch ognia. Czas apokalipsy, grupa Iron Maiden i utwór The Edge of Darkness. Ale dziś, proszę Państwa, double feature, czyli dwa filmy, bo jeden to za mało. Jeśli sylwestrowy krach komputerowy jakoś przeżyjemy, obejrzymy w kinach nowego Bonda i tam przekonamy się, że błąd roku 2000 może przybrać naprawdę dziwny kształt. Not Enough, czyli Świat to za mało, zespół Garbage, piosenka z najnowszego filmu z Jamesem Bondem.
I got up on the count of nine. Goodbye.
To był łącznik z przeszłością, Rory Gallagher i For the Last Time. Pamiętam, usłyszałem ten utwór po raz pierwszy w 1972 roku, oczywiście w trójce. Nasza ostatnia trójkowa noc w tym stuleciu i tysiącleciu. Jeszcze dwie godziny muzyki przed nami, muzyki, która ostatnio jest wyjątkowo bliska mojemu sercu, której chcę teraz właśnie posłuchać razem z Państwem. Jak już mówiłem, nie będzie dzisiaj nieznanego kanonu rocka i myślę, że Państwo wiedzą dlaczego. To będą utwory dla mnie bardzo ważne, utwory, których, jak już mówiłem, często ostatnio słucham, utwory, pod którymi nawet mógłbym się podpisać, tak jak pod większością tekstów Ani Ortodox. Kiedy wydobyłem z pudełka tę płytę w studiu, rozszedł się zapach róż. Tylko moje wiersze smutne.
Nie szukam bajki w życiu swoim. Bajki są okrutne. Pamiętasz mnie? Pamiętasz cokolwiek? Nie udawaj, że nie było wesoło. Zakataloguj to pod hasłem rozrywki przeszłości. Rozglądam się po pokoju, wspominam bliskich memu sercu. I chyba pamiętam wszystko, lecz przede wszystkim ciebie, bo zawsze chodziło tylko o ciebie. Nigdy nie interesowali mnie inni ani to, co myślą. To mnie mogła przypaść twoja miłość, a tobie cały świat. Gdybyśmy tylko potrafili to sobie dać. Do you remember me? Do you remember anything? Don't pretend I didn't make you laugh. Falling under fun from the past. Well, I'm looking round the room. Some of the people I've loved. Guess I remember everything. Falling under fun from the past. I could have been a contender. A contender for your love. I would have given you everything if I only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender for your love. Falling under fun from the past. Falling under fun from the past.
It was only you. It was always only you. I never saw what other people bought. I never cared for what they thought. Well, I'm looking round the room. Some other people I've loved. Guess I remember everything. File it under fun from the past. You could have been a contender. A contender for my love. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. You could have been a contender for my love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Anything. Don't pretend I didn't make you laugh. File it under fun from the past. Well, I'm looking round the room. Some of the people I've loved. Guess I remember everything. File it under fun from the past. I could have been a contender. A contender for your love. I could have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender for your love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Thank you.
never. So bin ich der Sehnsucht Opfer. Aus Kind gelebtem Vertrauen erwacht, so klappen heute meine Wunden. Das Leben rennt mir von der Seele, die Sehnsucht erfüllt nur tapfer ihren Weg. Lacrimosa z albumu Elodia i to był taki bardzo porywający fragment Halt mich, mein Leben. Proszę Państwa, skoro ta muzyka dodała mi odwagi, to coś teraz Państwu wyznam. W 1974 roku usłyszałem utwór Robina Trauera Bridge of Sighs, czyli Most Westchnień, i wtedy też Brian Ferry na płycie Stranded grupy Roxy Music śpiewał Song for Europe, czyli pieśń dla Europy. Tam też było coś o moście westchnień. I od tych 25 lat marzę o jednym. Może to będzie teraz moment na wyrażenie ostatniego życzenia. Marzę o jednym, żeby znaleźć się kiedyś w Wenecji i wziąć ślub pod mostem westchnień. W tym stuleciu mi się to nie udało. Może w następnym. Robin Trauer, Bridge of Sighs. Thank you.
the key, baby, sympathize with me. I need you before I lost your
tons of light and grace. I knew that your sweet face could always comfort me. I love you. In this place, full of empty space, your soft and tender love will always shine for me. Down on my knees, baby, see by me. Robin Trower i to był utwór Bridge of Sighs oraz In This Place. In This Place, jak gdyby dalszy ciąg tamtej kompozycji, taki bardzo piękny utwór. Trochę mi się wtedy przed laty kojarzył z niektórymi balladami grupy Free. I utwór ten przygotował grunt pod następną kompozycję, która towarzyszy nam od września. Dinah Lacayen i ta nieszczęsna gra, nad którą nikt z nas nie potrafi zapanować. Cold is the wind, worn out shoes, air full of grief. It is you now, stuck within, soul is burning, no chance to win. Stars and the meaning, it
it so too soon? Can the blister substitute the moon? What have you done to the game? Was it a victory, a shame? Where have you gone before morning dew? The game will not end without you. Są czasami utwory, w których uchwycone są pewne uczucia, których nie można absolutnie wyrazić słowami, choćby się mówiło, czy nawet próbowało pisać. Natomiast w tej muzyce jest absolutnie wszystko. Diana Lacayen, The Game, Aleksander Velianow, jeden z najsmutniejszych głosów muzyki, jak ktoś ostatnio powiedział. I teraz utwór, który wydaje mi się utwór ten sumuje kończące stulecie i kończy się słowami: wiatr bez końca wieje przez tę noc i niesie kurz prosto w oczy i oślepia, a cisza mówi głośniej od słów o obietnicach złamanych. Pink Floyd, Sorrow. Thank you.
Yeah.
Proszę mi wybaczyć tę dekadencję, ale to chyba wszystko związane jest z końcem stulecia. Poza tym to wszystko jest gdzieś w tej muzyce, a ta muzyka wybrała się do audycji dzisiejszej niejako sama. Ja po prostu z zamkniętymi wręcz oczami wyjmowałem płyty z półki i składałem je na taką dużą kubkę. I większość z tych płyt trafiła później do torby i państwo posłuchali fragmentów. Podobnie było z tym utworem, którym powinienem się właściwie pożegnać, bo nazywa się Kołysanka Lullaby i to będzie oczywiście New Model Army, ale po nim usłyszą państwo jeszcze jeden utwór. Jeszcze jeden utwór, który jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, bo zawsze coś znaczył, zawsze coś tam zmieniał. Wiem, że los nie lubi, żeby go prowokować albo żeby nim sterować, ale może tym razem. Dobranoc. To the
Jak rytm bicia serca. Tomasz Beksiński tym stuknięciem, bo to podobno zwykłe stukanie, które powołuje nas do życia albo coś przerywa, pożegnał Państwa. Powróci niedługo.